właśnie wygraliśmy pierwszy mecz przeciwko Klamporant po bardzo zaciętym spotkaniu 13-13. Ale przedstawcie się na początek. Witam wszystkich, nazywam się Adrian Piotrkowski, Nick Anfield, znany na scenie jako Hax. Wszystkich pozdrowić online'owych napinaczy i do zobaczenia na lanie, jakby to mówicie. Damian Losa, Rosik to samo. Łukasz Puniak-Zieliński, mam nadzieję, że pokazaliśmy, że jednak umiemy coś grać i nie tylko jesteśmy online'em. Piotr Epik-Widaniec. No, pokazaliśmy, że mecz był za bardzo zacięty. Pozdrawiamy przeciwników, bo zagrali bardzo dobrze. Paweł Szczygieł, Slay. Może mecz był wyrównany, ale myślę, że mogło być lepiej, bo mieliśmy dużą przewagę. No właśnie, na początku mieliśmy taką sporą przewagę, potem straciliście. Bo nie, jak to nie jest zwyczajnie. Prawa, zdolniejszy, czy raczej było łatwo? Początek był łatwo, potem coś tam się spierdzili. Nie, było sytuacja tego typu, że w ataku zabrakło nam komunikacji. Po prostu wcześniej sobie coś ustalaliśmy. Ventrilo nie działało. Ustaliliśmy sobie coś wcześniej i nie wykonywaliśmy tego, co było po prostu powiedziane tam tydzień temu, przypuśćmy. Zabrakło po prostu zgrania i komunikacji. Gramy z tobą krótko, jakby nie patrzeć, bo około miesiąca, półtorej. Zawsze Zawsze jakiś wynik. Wychodzicie teraz z grupy, a już na pewno z pierwszego miejsca i w meczu kolejnym że Państwo spotkacie się z kimś z grupy C i przypuszczali będzie to C po i PGG. Z kim byście się zmienić? Oczywiście, że z PGG. Przynajmniej takie moje zdanie, nie wiem, chłopaków. Ja nie wiem, z kim wolałbym się zmierzyć, bo niby teraz CV jest dzisiaj osłabione, bo Hedera nie ma, nie wiem, jak tam będzie wspierać z graniem. Ale za to nie wiem, to samo nie wiem, jak będzie z PGG, bo mają dwóch Czechów w składzie i... Nie mają. Nie mają, przyjechała Nemo i ktoś jeszcze. A i to teraz to o tym nie wiedziałem, bo wolałbym trafić chyba na CV. Jeśli nie będzie, to dobra, teraz to zmieniamy temat. Ostatnio wyszła taka informacja o tym, że jest na Lano do Czech. Tak. I w ogóle skąd ten pomysł, jak to wyszło? Się proszę jego pytać. Nie? To wszystko był twój pomysł. A ja przed tym się dość tam zrzucił HTS-a, linka z tym z Gronexem i po prostu tak sobie rzuciłem. Dawajcie, jedziemy do Czech, to niedaleko. Tak sobie gadamy. No i w końcu wyszło, że pojechaliśmy. Znaczy jeszcze nie pojechaliśmy. Ale już zobaczymy. Ale pojedziemy. Dobra, to jakie macie cena tego Lana w Czech? Bo tam, z tego co pamiętam, będzie na pewno Neophyte. Tak, to będzie super, Polygaming chyba nie. Nie. Chcemy pokazać, że Polska coś umie w PSC1. Nie. Jednak. Nie, chcemy pokazać po prostu, że... Nie, chcemy dobrze zagrać. Polska scena jeszcze chyba nie umarła, bo coraz gorzej tam wygląda, bo po prostu widać, że coraz teamy się rozpadają, powstają nowe, no i... No to i tyle. Dobra, to dziękujemy za rozmowę i życzę Wam powodzenia. Cześć.